Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na dwa wydarzenia, które zaprezentuje w sali widowiskowej. Pierwsze to koncert francuskiego akordeonisty Regisa Ubaina w sobotę 25 listopada. Drugie to film pod tytułem Polskie serce Jerozolimy, który zostanie pokazany publiczności w środę 29 listopada. Z filmu będziemy mogli się dowiedzieć, jak powstały dwa polskie domy w Jerozolimie. Jak do tego doszło, kto był inicjatorem, kto opiekował się tymi domami. Film dotyczy samych początków tego niezwykłego momentu. Nie opowiada całej historii domów, bo one mają już prawie 100 lat. Nie sposób opowiedzieć w ciągu tak krótkiego filmu, który trwa zaledwie 48 minut, całej działalności tych domów. Natomiast film opowiada o początkach właśnie, jak do tego doszło. I to jest dla mnie osobiście niezwykłe, bo pokazuje wspaniałe współgranie, współpracę Polaków na rozmaitych poziomach sióstr zakonnych, dyplomacji polskiej, prawników, księży, w tym także jednego z księży naszej archidiecezji. Wszystko pod auspicjami prymasa Polski. I to jest dla mnie niezwykłe i bardzo piękne, bardzo wymowne w tej właśnie chwili, w jakiej się w Polsce znaleźliśmy. I może wytłumaczmy, dlaczego ta Jerozolima jest tym czerwonym, zapalnym punktem na oczy świata. To jest bardzo złożony temat i trzeba byłoby sięgnąć od bardzo dalekich początków. No już nie powiem o 70 roku, kiedy to Żydzi zostali po raz pierwszy wyrzuceni z Jerozolimy. Potem w 132, 135 roku naszej chrześcijańskiej ery, czyli czasy Hadriana, cesarza, który wygania Żydów z Jerozolimy, którzy się rozpraszają po świecie, w Europie także. Więc to jest początek. Natomiast koniec XIX wieku to jest czas, kiedy rozpoczyna się tak zwana alija, czyli powrót Żydów z rozmaitych zakątków świata, z Europy, z Azji, z Egiptu, z rozmaitych stron, krótko mówiąc, do Palestyny, która przez całe wieki minione była w rękach najpierw chrześcijan, a potem Arabów, muzułmanów. No i tutaj się rozpoczyna ten konflikt, źródła tego konfliktu, który teraz na naszych oczach rozgrywa się po prostu i jest straszny, jest dramatyczny dla wszystkich stron, jest dramatyczny. To jest bardzo szeroki temat i nie sposób w kilku zdaniach wyjaśnić tego. Natomiast sprawa jest na tyle złożona i tak nabrzmiała przez ostatnie lata, że wymaga naprawdę kompleksowego, jasnego rozwiązania, tak aby nigdy więcej nie powtórzyło się to, co się dzieje teraz. Akordeon to jeden ze znaków szczególnych kultury francuskiej. Dlatego sięgnięcie po wirtuoza tegoż instrumentu znad sekwany to istna gratka dla każdego melomana. Francja kojarzy nam się z kilkoma fajnymi rzeczami. Myślę, moda, kuchnia, no i muzyka. I wpisujemy się tutaj w ten element trzeci. Zaprosiliśmy francuskiego akordeonistę Regis Ubain. To jest bardzo znany akordeonista francuski. Człowiek, który nie tylko gra na akordeonie, ale w ogóle pisze kompozycje. Rozwija się właśnie w stylu elementów jazzowych na tym akordeonie, w ogóle ma swój styl grania na tym instrumencie. Bardzo pięknie też przedstawia bretońską muzykę tradycyjną. Myślę, że tych elementów nie zabraknie, ale jest to też muzyk na tyle wybitny, że był inspiratorem do powstania kilku zespołów muzycznych na terenie Francji. W niektórych z nich jest liderem tych zespołów. Oprócz tego nagrywał z liczną grupą artystów i wykonawców. Ma w swoim dorobku ponad 15 płyt w różnych konfiguracjach nagranych. Potrafi
I myślę, że w Gnieźnie też to pokaże jako wirtuoz nie tylko akordeonu, ale także tych elementów i muzycznych, jazzowych inspiracji, a przede wszystkim to, co jest zapowiadane, będą też jego kompozycje. Chcielibyśmy też zaprosić tych, którzy kochają Francję od tej strony muzyki, ale wstęp jest wolny. Całe wydarzenie odbędzie się 25 listopada w naszej sali widowiskowej tutaj w MOK-u, a wstęp wolny jest możliwy dlatego, że współpracujemy z Fundacją Domu Bretanii, która akurat na to wydarzenie pozyskała również środki z Urzędu Województwa Wielkopolskiego, czyli od pana marszałka, i w ten sposób gnieźnianom możemy taką atrakcję zaproponować bezpłatnie. Koncert akordeonisty w sobotę 25 listopada o godzinie 18. Film o Jerozolimie w środę 29 listopada również o godzinie 18.00.